jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściewojewski, jesteśmy świeżo po gali High League 3 Extra, razem ze mną Arek Pawłowski. Siemanko, co tam, jak tam? Co tam, jak tam, Marku, właśnie powiedz, co tam, jak tam po tej gali Extra? Jak są twoje wrażenia? Zaraz ci powiem, jakie są nasze wrażenia i sobie je porównamy. Okej, no to moje wrażenia klasycznie, bardzo fajnie, proszę pana. No co ci mogę powiedzieć? Musiałbyś zapytać mnie tak troszkę konkretnie, ale ogólnie bardzo fajnie. Przede wszystkim cieszę. Myślę, że poza tym takim odczuciami jakby związanymi z tym, czy walka była fajna, uważam, że bardzo była fajna, no to też jest takie poczucie ulgi, bo jakby no to jest fajnie. Tak, że się działa od gali, tak, to się, wiesz sam jak to działa od gali do gali i mimo, że człowiek jakby kocha tę robotę i lubi tę atmosferę i tak dalej, no to, to jest tak, że to troszkę wisiało w powietrzu i człowiek po prostu chciał, żeby ta walka się odbyła i wszyscy chcieli, kurczę, też no jakby milion razy to powtarzam, ale będę to powtarzał, tak długo jak będą pytać, tak długo będę odpowiadał, że no jeżeli ktoś uważa, że jakby odbycie się czegokolwiek, jakiegokolwiek wydarzenia, walki, koncertu, czegokolwiek kosztem bezpieczeństwa ludzi jest spoko, no to trzeba sobie po prostu poważyć priorytety, tak? Więc to nikomu nie było na rękę, zawodnicy byli wkurzeni, kibice byli wkurzeni, my byliśmy wszyscy wkurzeni strasznie, no ale zrobiliśmy to, co mogliśmy, zrobiliśmy jedyną opcję, jaka była wykonalna i wydaje mi się, że wyszło to bardzo spoko. Wydaje mi się, że udało się to stosunkowo szybko zorganizować, udało się to zorganizować w bardzo fajnym anturażu, w bardzo fajnym klimacie. To jest zupełnie coś innego, to jest zupełnie inny świat niż taka gala w hali sportowej. Ale uważam, że najważniejsze, to co jest zawsze kluczowe, no to jest to, że zawodnicy dowieźli. I uważam, że tutaj było dużo zmian przewagi. Pierwsza runda Denis, druga runda Don Diego, trzecia runda na początku bardziej wyrównana, później jakby Don Diego potwierdził, powiedzmy, swoją tutaj przewagę. Ogólnie uważam, że i mówię tylko za siebie, bo oczywiście każdy może to odbierać po swojemu, ale mi się to podobało i cieszę się, że udało się jakby trzecią galę domknąć i to w takim, myślę, fajnym stylu z przytupem. Otoczka bardzo fajna, taki underground a la Votore, gale Votore, ten wiem, że byłeś, także wiesz, o czym mówię. Mówisz, że udało się szybko zorganizować, to fakt, bardzo fajnie, 2 tygodnie, ale czy tego słowa szybko nie zabrakło dzisiaj przy studiu. Godzina czasu. Widziałem komentarze chyba ciut trochę za rozlegle. Tak, w sensie przede wszystkim ja tutaj nie podejmuję decyzji na temat tego, jak długo to ma trwać. Po prostu wydaje mi się, że to jest broń obusieczna, bo jeżeli jakby zrobiliśmy tak, no i oczywiście ci, którzy też, kurczę, no też bądźmy szczerzy, strasznie ludzie są tak rozleniwieni i bardzo tacy roszczeniowi, bo też jeżeli ktoś po prostu mówi, że już dawaj mnie tę walkę teraz, tutaj i tak dalej, bo ja o 4 rano muszę wstawać do pracy, no okej, okay, no jakby każdy ma swoje życie, swoje tematy, ja nie chcę tutaj brzmieć jak jakiś arogant troszkę, ale rozumiesz, no wydaje mi się, że sytuacja byłaby dokładnie taka sama, tylko w drugą stronę, gdybyśmy zrobili tylko i wyłącznie samą walkę, bo wtedy jakby 20.09, czy tam wiesz, po wejściach, nie, to powiedzmy 5 minut wejścia, nie, 20.15 jest po wszystkim, no i co? Jak to tak można? Pay-per-view tylko 15 minut po wszystkim. Ja nawet nie zdążyłem włączyć. Powiem, tylko się wtrącę. Wasza gala jest bardzo często doceniana, bo ja czytam komentarze właśnie za tą szybkość prowadzenia gali. Bez zbędnego studia, bez zbędnych przerywników. A tutaj przypominaliście nam walki, które w sumie już widzowie oglądali. No ja sobie zdaję z tego sprawę ponownie. Tutaj jakby w żaden sposób nie będę się z tego tłumaczył, bo no to nie ja podejmuję decyzję. Ja tutaj jestem osobą, która to studio prowadzi. Byli fajni goście. Pogadaliśmy na różne tematy, które trochę tyczyły się Heilig, trochę tyczyły się ich, trochę tyczyły się jakby samej walki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówię, w żaden sposób nie będę się z tego tłumaczył. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że no, jeżeli spodziewaliście się, że walka będzie o godzinie 20, no to przykro mi, wydawało mi się, że... 20, to byłoby jeszcze może ciut za wcześnie. No tak, ale wiesz, jakby mam takie poczucie, że troszkę ludzie się, nie wiem, że troszkę ludzie tego nie ogarnęli, bo wydaje mi się, że było to komunikowane, ale ponownie, jakby nie chcę jakby też tutaj, nie chcę też tutaj jakby zabierać głosu, bo nie chcę też, żeby to wszystko, jakby... Ja mam ogólnie luz z tym, że na mnie poleci jakiś hejt, bo ja się tym nie przejmuję, mnie to nie rusza, ale ogólnie to jest właśnie takie, kurczę, mówiąc wprost, bardzo łatwo przychodzi teraz ludziom hejtowanie, no, bardzo łatwo, jakby
to jest tak, że to jest jakaś, wiesz, obca osoba, której nigdy nie widziałeś, istnieje szansa, że nigdy w życiu nie spotkasz, ale to, że po prostu jesteś za klawiaturą, to daje ci jakby odwagę do tego, żeby poopluwać tę osobę i tak dalej. Mówię, mnie to nie rusza w żaden sposób, nie jestem od wczoraj w internecie, nie biorę tego do siebie, tak samo jak nie biorę pochwalnych wielkich panów do siebie, wiesz, sam wiesz, jaka to jest praca, bardzo niewdzięczna. Jesteś jakby, mówiąc brutalnie wprost, jesteś w jakiś sposób osobą, która przejęła jakoś tam część moich obowiązków w Fejmie, więc też wiesz, jaka to jest niewdzięczna praca. Jak często musi człowiek, nie chcę powiedzieć świecić oczami, bo to by sugerowało, że to jest jakby, że się pod tym człowiek nie podpisuje czy coś, ale wiesz, jak często człowiek musi po prostu często wypowiadać się, nie mając do końca pełnego obrazu sytuacji. Bardzo często człowiek musi samemu podejmować jakieś takie decyzje, które uważa za najlepsze, a bardzo często jest też tak, że działa tylko na jakimś tam skrawku, urywku informacji i to nie dlatego, że dostaje jakby złe informacje czy coś, tylko wiesz, to jest coś, co się dzieje w danym momencie. To jest live po prostu. To jest live, co się dzieje w danym momencie i wiesz, ty dostajesz jakby, wiesz, oni mają skrawek informacji, ty dostajesz skrawek skrawka i masz z tego coś ułożyć. Więc myślę, że no, lepiej niż ktokolwiek jesteś w stanie się z tym jakoś utożsamić i wiesz, że to jest kawał bardzo ciężkiego chleba i to jest bardzo niewdzięczna robota. To jest robota, którą kocham, którą wykonuję za każdym razem z uśmiechem na twarzy, ale jest to też niewdzięczna robota i hejt jest jakby częścią tego. Jedyne, co mnie w jakiś taki sposób, nie że uderza, ale dziwi, powiedziałbym, to jest to, że no ja jestem raczej typem osoby, która się ludziom nie naraża, nie jestem typem osoby, która szuka dymów, nie jestem typem osoby, która opluwa innych i tak dalej. Dzisiaj przy Arturze Szpilce chyba szukałeś dymów, stary, i nie. Skomentuj to, bo jest już na internecie grubo. Z przyjemnością, nie szukałem dymów, ale czekaj, jakby skończmy, okay, dobrze. Za chwilę do tego wrócimy. Ja nie jestem osobą, która szuka dymów, nie jestem osobą, jestem jakby what you see is what you get. Ja jestem po prostu troskliwym misiem, który być może troszkę też jakby nie pasuje do tego brutalnego świata i tak dalej, ale ja też nie będę się zmieniał, ja nie będę się dostosowywał pod jakieś tam normy i nie będę udawał kogoś, kim nie jestem, nie będę udawał nie wiadomo jakiego po prostu tutaj twardziela, charakterniaka, co to nie ja i tak dalej. Jakby jestem jaki jestem i zawsze ludzie będą mogli liczyć na to, że będę tym gościem, który będzie serdeczny, który będzie moderował, który zawsze jakby zrobi swoją robotę tak, jak czuje, na tyle, na ile jest w stanie i tak dalej. Ale jakby kończę ten temat, wiesz, i mnie hejt jakby nie dotyka, nie boli, nie rusza mnie to, ale dziwi mnie to, że właśnie w momencie, kiedy wiesz, jestem typem gościa, który raczej stara się zawsze być w porządku do wszystkich, który stara się nie robić dram, afer i tak dalej, to że mimo wszystko ten hejt trafia, ale wydaje mi się, że to już jest, jakby takie są czasy po prostu, jakby komuś, wiesz, komuś się nie będzie podobać, jak się uśmiechasz, komuś się nie będzie podobać twoja fryzura, komuś się nie będzie podobać garnitur, koszula i tak dalej, a ktoś po prostu ma takie, no dlaczego, no, jest gruby i osiągnął sukces, nie może tak być, ja się na to nie godzę, ej ty gruby, frajerze, nie? Więc jakby mam plus, ale boję się troszkę o to młodsze pokolenie, powiem ci szczerze, boję się o to młodsze pokolenie, które niekoniecznie, wiesz, ja mówię, w internecie nie jestem od wczoraj, a wydaje mi się, że ci młodzi twórcy, ci, wiesz, którzy działają na TikToku, Instagramie i tak dalej i którzy spotkają się z tym pierwszym jakimś tam skrawkiem sławy, wiesz, ja na taką pierwszą rozpoznawalność musiałem pracować 8-9 lat, więc jakby, kiedy ja zacząłem występować przed tysiącami ludzi, to nie odwaliła mi sodówka, dlatego że pamiętam, jak to było, wiesz, miałem, jakby doceniałem i żyłem tym, że występuję dla 8 tysięcy ludzi, dlatego że pamiętałem, jak to było występować dla 8 osób, nie? I wydaje mi się, że ludzie, którzy osiągną ten sukces w internecie, a to jest bardzo szybko teraz, bo możesz, wiesz, odwalić jedną jakąś głupią akcję i to się dzieje, i kiedy później spotkałem się z tym hejtem, ja się nie dziwię, że to im siedzi na głowie, że to powoduje jakieś problemy psychiczne i tak dalej. I to jest taka rzecz, o którą ja się trochę boję, że to idzie właśnie troszkę za daleko, że teraz już każdy czuje się totalnie... No, mamy twoją bluzę, mamy Diego. Mamy twoją bluzę, tak. Proszę, częstuj się. Jest nawet dwóch, nawet dwóch na kanapie. No. Uwaga. No bo my tutaj o ważnych rzeczach rozmawiamy, więc... O czym ważnym rozmawiacie? Siemano! Zobaczcie, jaka tu jest ekipa. Siema. Dobra. Siemano. Ekipa Srogiego, Łomot. Zapraszam, gentlemen. Rozmawiamy o zjawisku... O hejcie rozmawiamy. Znaczy, rozmawialiśmy o Gali, ale Arek tak. Jakoś tak zmienił temat, że zrobiliśmy temat o hejcie. Spokojnie, za chwileczkę przejdziemy do szpilki na luzie. Was to dotyka właśnie też, Diego, bo to jest chyba też dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Na pewno dużo też miałeś przeciwników podczas tej Gali, High League 3, bo Denis ma też dużo swoich zwolenników, a zwolennicy Denisa strzelam, że byli twoimi przeciwnikami. Bolały cię czasami te przytyki, te komentarze innych ludzi? Nie, no wiesz co, generalnie to jest tak, że ja już sobie to chyba powiedziałem raz, że no jak coś nie jest, to znaczy jest celowane we mnie, ale ja nie uważam tego, żeby to, wiesz, trafiało do mnie,
to wiesz, spływa to po mnie, nie? I generalnie też nie mam jakoś super dużo hejtu, wiesz, to nie jest tak, że wiesz, że mimo, że Denis ma więcej zwolenników, no to wiesz, przez to jest na mnie duża fala hejtu. No nie, jakoś tam się zdarzają, nie, ale wiesz, no ja generalnie mam to gdzieś. Ale jest z nami jeszcze osoba, która swoje potknięcie przekuła, można powiedzieć, w sukces, nasz zawiedziony ziomuś. Powiedz mi, Szeli... Ale w temacie tego szpilki, czy znaczy nie, w temacie tego hejtu i w ogóle. Na początku, słuchaj, czułeś, że no, nie wiem, gafa, ja cię kręcę, co ja w ogóle zrobiłem? Czy od razu wiedziałeś, że jakoś możesz to przekuć, no może nie na swoją korzyść, no ale wiesz, no obrócić to w żart. Powiem ci tak, ogólnie to się, to kurwa, byłem w ogóle w szoku, jak to zobaczyłem, bo nie wiedziałem w ogóle, skąd to się tam wzięło. No, my byliśmy w szoku, stary. Ej. Pewnie ze spodni. Nie wiedziałem. No, coś tam mu wypadło, coś mu wypadło. Ale ogólnie to powiem wam tak, że cieszę się, że coś takiego, a nie coś innego znalazło się w ogóle na tym internecie, bo mogło to się skończyć kurwa dużo gorzej. Czyli hakerzy, słyszycie? Już nic nie mam na telefonie, wszystko mam zgrane na takiego sekretnego pendrive'a. Sekretnego pendrive'a, który jest schowany w komnacie tajemnic. Ale wszyscy już twojego pendrive'a zobaczyli? No właśnie nie, właśnie, to nie jest, morda, to nie jest pendrive, tylko to jest twardy dysk. Oh, snap. Tutaj nie ma miękkiej gry. Z naciskiem na twardy. Przymiotnik. I tutaj nie ma miękkiej zagrywki. No bo nie ma miękkiej gry. No, ma miękkiej gry. Ale szczerze, to chyba właśnie o to chodzi, żeby też czasami, nie wiem, pośmieć się z tego, a nie tak, płakać ale... na Instastory, nie? Tak, ja powiem tak, że ja ogólnie zobaczyłem te wszystkie memy, które mi wysyłali ludzie, jak się nazywa ten gość, te kebaby sprawdza? Ale by kebaby? Tak. Mister Krycha. Robi wrażenie. I cały czas mi ludzie tak wysyłali takie rzeczy. Robi wrażenie, ale bydlak, coś tam robi, ale zwierz. Ja to jest bardzo... I kurwa, zacząłem się tak z tego śmiać, że chłopie sam zacząłem to im udostępniać już, bo chłopie nie mogę wytrzymać ze śmiechu, nie? Ale to jest turbocenna w ogóle cecha, bo to też ktoś mądry kiedyś powiedział, że jeżeli potrafisz śmiać się sam z siebie, to będziesz miał ubaw przez całe życie. I to jest bardzo mądre. Jeżeli jakby co innego jest jakby... walka, jakieś tam swoje zasady i tak dalej, i honor, dokładnie, żeby ludzie cię, wiesz, szanowali, no ale też, żeby nie mieć kija w dupie, nie? Nie, ja ogólnie jestem znany z tego, że gdzieś tam na imprezach czy coś jestem, kurwa, zawsze zabawiam wszystkich po prostu, jakkolwiek to nie brzmi, kurwa. Wodzirej tak zwany. Wodzirejem, kurwa, imprez jestem, nie? Potrafię się bawić i potrafię się śmiać sam z siebie, ale jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, które dotykają moje emocje, czyli na przykład, nie wiem, obrażanie mnie, obrażanie moich zasad, mojej rodziny, moich przyjaciół, czy ludzi mi bliskich, innego, to jest kompletnie co innego. Ja wtedy reaguję bardzo impulsywnie na przykład. Aha. I ludzie się o tym już zdążyli przekonać, że mimo tego, że potrafię się właśnie śmiać z siebie i potrafię być normalnym, fajnym gościem, to potrafię też, kurwa, się odpalić, no i się zachowywać, czasami tak się zachowuję, co nie popieram tego w ogóle, ale taką mam naturę, więc ciężko to zmienić. Wiadomo, pracuję cały czas nad tym, staram się to jakoś gdzieś tam trzymać w wodzach emocji, ale tak jak mówię, no... Jakby w ogóle zrobiliście ze sobą wspólny flow? Jak to jest? Bo ja widzę, że wy macie teraz... Ale wiesz co, my jesteśmy tacy sami, kurwa. Tak? Tylko on się ukrywa. Mamy dużo wspólnych. Dużo wspólnych. Wiele nas różni, ale wiele też właśnie mamy takich wspólnych. No, Diego dzisiaj w klatce też robił wrażenie. Śmiejemy się z siebie po prostu nieraz. Jakie inne mamy wyjście? Wiesz, ludzie mnie nie znają takiego, jakim jestem na co dzień, tylko znają mnie na przykład z sytuacji, które pokazywało mnie w złym świetle, tego agresora, takiego gościa, nie? A jakby mnie znali tak na co dzień, to by też inaczej na mnie patrzyli. Tak, ja tylko tak się wtrącę, słuchajcie, ja poznałem na przykład Szeliego, jak była, pamiętasz, twoja walka z Krystianem Pudzianowskim. W ogóle ja wtedy zaczynałem w branży, spóźniłem się na ważenie, nie miałem transportu, przywiózł mnie mój kuzyn, w ogóle to była Alwernia, to było 30 km od Krakowa, myślałem, że to jest Kraków. I my nie mieliśmy jak wrócić do Krakowa. Słuchajcie, jedyną osobą, która zgodziła się odwieźć nas do Krakowa razem ze sobą, właśnie był Szeli, którego poznaliśmy dopiero na ważeniu. I właśnie to chyba są właśnie takie historie, o których właśnie ty mówisz, nie że znają, tak, nie? Tak. Tylko ludzie cię znają właśnie z tego Instastory, jak się wyzywałeś z Normanem, nie? Na przykład, nie? Albo jak tam, wiecie, to jest też show, nie? A ja wychodzę z założenia, że jak uczestniczysz w show, no to kurwa show must go on, nie? Musi wszystko iść do przodu, więc...
biorąc pod uwagę to, że i tak miałem jawny ten konflikt z Normanem, bo faktycznie to była taka chujowa sytuacja, bo tak jak mówię, gdzieś tam weszła na moje emocje, gdzie tam no. kazał mi całować te buty czy coś w tym stylu, więc ja broniąc swoich zasad i gdzieś tam tego, co wyznaję, no to kurwa stanąłem i pomimo tego, że to jest zawodnik z UFC czy skąd, i mnie to jebie po prostu, ja się nie boję bić, ja się nie boję tego wszystkiego, ja się boję tylko kurwa ubóstwa, naprawdę, a reszta jakoś zawsze będzie, nie? Mhm. Czy dostaniesz pierdol, czy nie, okej, spoko, no, wyciągasz wnioski i idziesz dalej, nie? Ja w ogóle jestem dzisiaj takim wujkiem dobrodo, ciągle jakieś takie rzucam ten, ale jak to się mówi, lepiej umrzeć na stojąco niż żyć na kolanach, prawda? No, albo lepiej po prostu raz dostać w pierdol, niż później całe życie żyć jak szmata, nie? No i tutaj jest, widzicie, tak no. wyniośle, a tutaj Szeli króciutko po chłopsku. Sokrates? Szeliga. Krótko, dosadnie. Tak. No bo ja taki jestem, ja na przykład mam coś komuś do powiedzenia, ja po prostu to mówię, kurwa. Nie, no, czy się komuś to podoba, czy nie, mnie interesuje to, co ja czuję w środku. Jeżeli ja się czuję z czymś źle i mówię o tym komuś, to dlaczego ktoś ma to kwestionować, skoro ja czuję się źle i mówię mu o tym, a on mówi, że to nieprawda, kurwa, ty, no, to swoje bany, nie? Ale nam się zrobiła rozmowa, co? Panowie przyszliście po bluzę. Rozmowy w toku, nie? Tak. Rozwaliliśmy, bo ludzie tak naprawdę spoko, nie wiedzą. Właśnie fajnie wyszło. Jeszcze brakuje tej kozetki i tak dobrze. Ale ludzie problemem nie wiedzą, jest twoja matka. Ale ludzie, wiesz, oglądając na przykład nas w takich różnych sytuacjach, nie wiedzą, kurwa, tego, że my też mamy coś do powiedzenia, też przeczytaliśmy trochę książek i też mamy jakiś swój umysł, jakąś inteligencję. Jaka jest twoja ulubiona książka? Moja ulubiona Potęgę Podświadomości. Kurczę. No, jedna z bardziej moich ulubionych książek, które przeczytałem już 3 razy i powiem wam, że za każdym razem rozumiem ją inaczej, jak ją czytam. Nie? Ja dzisiaj sobie kupiłem Pytania z kosmosu, bo jestem fanatykiem kosmosu w ogóle, tego co jest ponad nami. Ja powiem ci, że też bardzo się tym interesuję i na przykład wychodzę z założenia, że jest coś takiego jak energia, nie? Tylko no. ty dysponujesz tak naprawdę. Wszechświat nie wie, co ty masz w głowie mówiąc coś, no. nie? Ale ci to kurwa daje. I jak ty będziesz myślał negatywnie, to przyciągniesz negatywne rzeczy. A jak będziesz myślał pozytywnie, to przyciągniesz pozytyw. No i tak to wygląda. O, i ja wierzę, że... to się mówi, że trzeba o marzeniach mówić głośno, wtedy się spełnia. Ale trzeba uważać, czy to się marzy. I uważam, że bardzo ważna, kluczową wręcz kwestią jest to, jakimi ludźmi się człowiek otacza. Otacza, tak. To jest turbo ważne. Wszystkich wampirów energetycznych wypierdalać z życia. Dokładnie tak. Odcinać ich grubą to kreską. Co jest bardzo ciężkie, dokładnie, bo czym dłużej są w twoim życiu, tym bardziej są przystani. Tak, no oczywiście, a my jesteśmy też, wiesz, ludźmi, mamy jakąś tam swoją empatię, mamy też swoje emocje i też się przyzwyczajamy. Tak? No mi to zajęło 30 lat, żeby sobie oczyścić środowisko i po prostu jak ręką. Ale ciężko tak jest, ciężko. Bardzo. Ile ty masz latarku? 33. Naprawdę? Mhm. Od 3 roku życia już starałeś się czyścić środowisko? Nie, po prostu w wieku 30 lat uświadomiłem sobie, że nie wszyscy ludzie dookoła mnie, uczestniczą w twoim życiu. Którzy uczestniczą w moim życiu, których uważam za przyjaciół, rzeczywiście chcą dla mnie dobrze. Dobrze, dokładnie. Tylko, że po prostu czasami ktoś jest, bo jest wygodnie, bo mają z tego jakieś korzyści, oczywiście, bo mogą się jakoś tam wybić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero jak sobie człowiek to uświadomił, to najpierw oczywiście załamanie, a później... Coś w tym jest. Droga do przodu. Ale ten wywiad powinien być w pay-per-view, ja wam powiem tak szczerze. 9,99 lub w wersji premium, 24 bez chłopaków. Tak, ale samo jak masz posprzątać chatek, że nie wiem, to będzie możliwe. A później... Ja się teraz przeprowadzam, żadnych tekstów o sprzątaniu. Nie polecam przeprowadzać. Najgorzej. Pamiętajcie, że zawsze najsilniejszym człowiekiem będzie ten człowiek, który został złamany przez życie i się podniósł, kurwa. Wtedy po prostu tak jakby wchodzisz, moim zdaniem, tak jakbyś wchodził na inny level. Ja na przykład teraz widzę komplet... tekst, nie? Ja nieważne ile razy upadniesz. Nieważne ile razy. Tak, ten razy się podniesiesz. Gdybym nie był sobą, byłbym kimś innym. Ja na przykład powiem wam z własnego doświadczenia, że Marilyn Monroe. Że ja myślałem, jak miałem 21 lat, zarabiałem w chuj pieniędzy, mieszkałem w Warszawie i ja myślałem, że wszystko wiem. I powiem wam teraz, że jak mam teraz 29 lat, skończę. Teraz naprawdę wszystko wiem. Nie, to kurwa... Wiem, że teraz kurwa nic nie wiem, a wtedy to już w ogóle nic nie wiedziałem. Kompletnie inna perspektywa patrzenia na życie. Czyli, czyli dużo rzeczy. Wiesz. Czasami... Jak Einstein, wiem, że nic nie wiem? Tak, dokładnie. No. Ale mówię, no tak jest, bo nabawasz doświadczenia, życie cię uczy i na przykład pewne sytuacje, którymi się kiedyś martwiłem, mówię, ja pierdolę, tydzień kurwa nie spałem, wiesz, nie wychodziłem z domu, teraz bym się z tego śmiał.
teraz bym się z tego śmiał, tak, na przykład tych hejterów, nie, co mi piszą, kurwa, nieważne co mówicie, ważne bylebyście, kurwa, mojego nazwiska mordeczki nie przekręcali. Tak, tak, a mi się wydaje, że nawet nie warto mówić o nich, bo o to chodzi też, no tak, nie? A jeżeli się czegoś nie porusza tematu, nie ma go, to nie daje mu się żyć. Tak, i... dokładnie, ale też jest tak, że ludzie tak naprawdę w tych komentarzach odzwierciedlają własne takie negatywne emocje, które ich spotykają w życiu, na przykład mówią ci, że jesteś taki sraki, siaki, owaki, a tak naprawdę mają świadomość tego, że oni tacy są i dlatego to piszą, czy bo się z tego pozbyć. Jest jedna taka najważniejsza rzecz i to jakby to trzeba też uświadamiać ludziom, że hejt to nigdy nie jest problem osoby, która jest hejtowana, tylko tego, kto hejtuje. No. Zawsze i zawsze tak było i zawsze tak będzie. Jeżeli ktoś ma produktywne życie, jeżeli ktoś ma pasję, jeżeli ktoś ma cel, jeżeli ktoś ma co robić, to nigdy nie będzie tracił swojego czasu i energii, dokładnie, opluwając drugą osobę, dokładnie, i to zawsze jest osoba, która właśnie coś robi. Dokładnie. To jakby zawsze tak wygląda. I to nie chodzi o to, żeby też ktoś nie pomyślał, że to jest aha, czyli po prostu jak ja tego nie robię, to nie mogę. Oczywiście każdy może mieć swoją opinię, ale co innego jest na zasadzie ej, jakby uważam... krytyka. Dokładnie, uważam, ludzie... że to co robisz nie jest spoko, czy możesz to poprawić, albo ten, i tak dalej, i tak dalej, a co innego ej, ty weź... Dokładnie, wiadomo, ty, no? Tak. Dokładnie. Ale ludzie też nie mają... Ludzie chcą się poczuć lepiej, bo tak, wtedy wiedzą, okej, okay, jemu jest teraz gorzej, więc ja mam lepiej. Tak, ale ludzie tak też, mają, ludzie też mają takie coś, że mówią ci, że to jest konstruktywna krytyka, ale nie wiem, czy ludzie wiedzą w ogóle, jakie znaczenia ma słowo konstruktywna krytyka. Konstruktywna krytyka jest to powiedzenie komuś, co źle robi, ale dać mu od razu tak jakby... Radę, jak to poprawić. Rzeczowo to powiem. Dokładnie, tak, i to jest konstruktywna krytyka. Uzasadnić ja też, chcę, a nie... Ja chcę, żeby było lepiej, więc dokładnie, posłuchaj, jak ja bym to widział. Tak, a nie wyzywanie kogoś, czy tam, kurwa, wiesz, jakieś epitety w twoją stronę cały czas lecące i ktoś mówi, że kurwa, przecież to mała konstruktywna krytyka. Nie, to jest twój środek, kurwa, to jest twoje serce. To, co masz w sercu, to wylewasz po prostu w internecie. My też właśnie gadaliśmy o tym wcześniej, że to działa też w drugą stronę. Jeżeli nagle w twoim środowisku pojawia się ktoś, kto wychwala cię pod niebiosem, że jesteś cudowny, genialny, tak, zajebisty, to jest często tak samo niebezpieczne. Ta osoba, dokładnie, też zazwyczaj albo czegoś od ciebie chce, albo jakby to też bardzo łatwo jest uwierzyć w swój własny hype. No, szczególnie, tak, jeśli, jeżeli w danym momencie dobrze ci się wiedzie, jeśli jesteś popularny, jeśli kasa płynie i tak dalej, bardzo łatwo wierzyć, kurczę, jestem królem wszechświata. A potem się ciężko upada, nie? A później się ciężko upada, oczywiście, wiesz, że tak. Chmury przysłaniają oczy, a jak cię pierdolnie, to już, nie, to już wiesz, walisz brodą w glebę i tyle, nie? Dlatego trzeba się otaczać takimi ludźmi, którzy wtedy, kiedy to jest potrzebne, dadzą ci kopa motywacji i powiedzą, ej, wstawaj, jakby nie masz się, rób swoje, bo tak ma być. A z drugiej strony, kiedy mają poklepać po plecach, to poklepią po plecach, a kiedy mają cię po prostu zmieszać z botem, to zmieszają z botem, ale tak, wiesz, że chcą dobrze. Dokładnie. A nie... To nie jest tak, że musisz się nimi otaczać, nie? Oni, no, tacy ludzie pojawiają się w twoim życiu i po zostają, prostu zostają. Albo nie. Nie? Dokładnie. No i tyle. Wiesz, to tak działa chyba, nie? Wiesz, dając komuś pozytywną energię, wiesz, często ta energia wraca, nie? I to jest, myślę, spoko, nie? Dając komuś negatywną, no to wiadomo, że będzie się oddalać. Po co, wiesz, tracić emocje swoje? Wiesz, ja jestem turbomaniakiem sztuk performatywnych, wszelakich, takich scenicznych, wiesz, teatru... Trudnymi słowami operujesz, stary. No wiesz co, filmu, teatru, wiesz, komedii, stand-upu, wrestlingu oczywiście. I w momencie, kiedy człowiek zaczyna jakby patrzeć na życie, jak na film, gdzie wiesz, każdy ma swój film i ty jesteś, powiedzmy, głównym aktorem. I jak człowiek zaczyna sobie myśleć, że są tacy ludzie, którzy są po prostu postaciami epizodycznymi i oni mają się pojawić, mają zrobić coś dobrze, źle, mogą być, wiesz, postaciami pozytywnymi, negatywnymi i tak dalej, jakoś to też człowiek sobie tak układa inaczej w głowie, że wtedy człowiek nie ma czegoś takiego, że Jezus Maria, dlaczego jakby ja już z tą osobą nie mam kontaktu, może tak miało być. Może jakby... Nie dzieje się bez powodu, wszystko ma być jakiś swój cel, nie? Ale my jesteśmy dzisiaj tutaj, coś jest, tak, to jest fajne, no. Ten wywiad ma się ukazać cały w całości bez żadnych cięć, bo to są takie... Mam ciąć, stary. Co to za oskarżenie w ogóle, Arek? Ale wiecie, co ludzie czasami... Dźwięk się nie nagra. O filmach, to już mówimy, trzeba sprawdzę. Nie można tylko ewentualnie jako podmalować, żeby troszeczkę był, kurczę, wiesz, bardziej ludzki. Czekaj, wyrównam... Nie wygląda źle. Nie. Wyrównam tylko czapkę zasłania. Przetarcia, wiesz, takie są, wiesz, takie obicy, po prostu siniaki, nie? A jak już mówimy o filmach, to powiem wam tak, bo ludzie też zastanawiają, jak ludzie wymyślają takie rzeczy, takie dialogi, takie sceny. Uwierzcie mi, że to, co się dzieje w filmach, żyjecie w życiu normalnym. Ja, kurwa, wierzcie mi, że jestem tego w pełni świadom, nie? I uważam się za bardzo świadomego człowieka, bo wiele w życiu widziałem, wiele przeżyłem i uwierzcie mi, że to, co się dzieje, kurwa, w filmach, a nawet powiem wam, że czasami w życiu się dzieje więcej i po prostu pewne sceny z życia ucinają i po prostu robią z tego film. A jaki film najbardziej by opisywał twoje życie? Tak. Jaki film twoje życie by najbardziej opisywał? Ślepnąc od świata? Ślepnąc od świata, tak. Ślepnąc od świata. Bo mój to taki 13 posterunek, jak cholera, nie? No, mocno. Słuchajcie, panowie, co?
Nie spodziewałem się, że taka tutaj rozmowa wyniknie, jak zaczęliśmy wyjazd z Arkiem. Co? Dziękuję wam bardzo. Od razu bym chciał właśnie Shelly'ego i Don Diego zaprosić. Chciałbym wam zaproponować, bo teraz będę miał nowy format na kanale, takie ale dni z zawodnikami, trening, jakaś taka luźna gadka, także też bym chciał was odwiedzić, fajnie by było nagrać coś takiego z wami. Żebym ja wszedł w tryb trening, a wyszedł z trybu melanż, nie? Bo kurczę, ja nie jestem taki... ani jednym, ani drugim, ze mną nie nagrają odcinka. Jestem taki... Jak sobie jakąś walkę ogarniesz? Ludwiczek widziałem, że trenuje. No, Ludwiczek tak, ale ja mam taki problem, że ja bym nie potrafił bić kogoś, kogo lubię, szanuję. A to Ludwiczek jest ciężkie. Bardzo fajny. Ale to jest ciężkie. Tak. Zanim zaczniesz, powiem ci tak, zanim jak zaczniesz trenować, nie, to zanim zaczniesz bić ludzi, nie, to minie trochę czasu. Najpierw ja będę bić. Są inne, wiesz, metody na rynek. Ja na przykład miałem tak z wujaszkiem Fericze, jak go zakładowałem. Kurwa, powiem wam, że... Nie potrafię, na początku się tego cieszyłem. Oj, tam był ciężki knockout. Bo wiecie, znokautowałem go, to się cieszyłem, wbiegłem na klatkę, cieszę się, a nagle kurwa słyszę z tyłu, zabił go, coś tam. A ja patrzę na niego, kurwa leży, naprawdę. Jeden z mocniejszych knockoutów we Freak Fightach, nie? Popatrzyłem się na niego, chłopie, nagle mnie ścisnęło w gardle. Ja nie mogłem w ogóle, jak dawałem wywiady, chłopie, zero euforii, niczego. Po prostu byłem smutny, kurwa, że takie coś się stało, nie? No. Właśnie dlatego, że go po prostu lubię, nie? Bo jakby to był, kurwa, ktoś inny. Na przykład Arab, choć też tak miał, podobnie, to tam się już cieszyłem, miałem wyjebane, nie? Bo to już, wiesz, zaszli mi za skórę, bardzo dużo złych rzeczy narobił, więc tutaj taki był plan, nie? No a z wujaszkiem to tak mówię, tak, mówiłeś, że ty nie mógłbyś bić kogoś, kogo lubisz, to ja tak miałem właśnie, że kurwa, uderzyłem i chłopie, było mi po prostu źle, nie? Z tym. Taki sport. No, tak, ale taki sport. Taki sport, no właśnie, to jest sport. Dobrze, ja tak też mogłem skończyć, więc... No tak, jak to się mówi, jak nie chcesz na to patrzeć albo w tym uczestniczyć, to proszę idź na aerobik. Słuchajcie, i tym akcentem kończymy. My dziękujemy, myślę, że panowie, Don Diego na pewno, słuchaj, za no, niesamowite emocje, nie tylko za walkę, ale to, co się działo też dookoła, bo no, to był według mnie main event Gali High League 3, żadna inna walka, nawet... Znaczy nie, przepraszam, kiedy wszedł Dawid Załęcki, też na pewno zwrócił uwagę, no ale to był no, na pewno main event, także co, dziękujemy. No i czekamy na więcej. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że nie wszystko, co w internecie, chcesz, kurwa, jest. Arturze, czy już mnie tak zostawisz na pożarcie internetu z tym Arturem Szpilką? No to jeszcze tylko sam Arek wyjaśni sytuację z Arturem. Trzymajcie się, chłopy. Dzięki, pany. A czy przede wszystkim, no kurczę, no nie ma żadnej sytuacji z Arturem. Jakby to jest tylko i wyłącznie jakby mój styl prowadzenia. Jak powiedział wielki Polak Kasiusz Don Kasio Życiński, pawłowski stand-uper, ja zawsze odbijam piłeczkę. Każdy ma swój styl. Jeden prowadzi to bardziej rzeczowo, drugi prowadzi to bardziej na śmieszno i tak dalej, i tak dalej. Jestem też, bo co ty mówisz, że to się jakoś rozeszło po internecie? No tak, nie... stary. Bo nawet nie... Rozeszło się. Okej, spoko. Myślę, że ten już Instagram u ciebie to już buzuje, nie? Okej, okay. No to myślę, że za chwilę w takim razie będę to przeglądał i tak dalej. Stawię na prywatnej, coś nam wpadnie zawsze. Nie, ja właśnie takich rzeczy nie robię. Wiesz, to jest też coś takiego, jakby ludzie zawsze mówili, wiesz, zrób prywatny na dramie z Fejmem, nagraj filmy na Fejm i tak dalej. Nie, takich rzeczy nie robię. Jakby, jeśli ludzie, czy mnie ludzie mają lubić, czy mnie mają nie lubić, to będą mnie lubić lub nie lubić za to, jaki jestem, a nie oparte to na jakichś tam właśnie, wiesz, dramach, czy tam tanich sztuczkach, nie? W każdym razie, jeśli chodzi o to, no, ja zawsze prowadzę w swoim klasycznym stylu. I jeżeli mam okazję się do czegoś tam, od czegoś tam odbić, to po prostu robię. I tutaj w momencie, kiedy była rozmowa o szachownicy, no to nie mogłem sobie odmówić po prostu bardzo takiej dla mnie oczywistej odbitki. Artur przede wszystkim, jakby ja Kamiszkę uwielbiam. Z Arturem nie miałem wcześniej styczności zbyt wielkiej, ale to też było dla mnie takie bardzo jakby miłe, że on jakby... On wiedział, kim jestem, wiedział, co robię, kojarzył mnie to właśnie z To sympatyczny gość jest ogólnie. Przemiły, przefajny i mega jakby byłem, ja mi było miło, miałem bardzo podobną sytuację z Sebastianem Milą. Oczywiście no, legendarny polski piłkarz. Pamiętny Niemcy. Gol z Niemcami, dokładnie. Oczywiście Niemcy, Manchester 2-1. City, wiadomo, piękna sprawa. I jak właśnie robiłem z nim wywiad, no to on powiedział, że on ze mną też śledzi to i on to ogląda i on jest fanem i tak dalej. Ja miałem takie Sebastian Mila, w jakim ja jestem. Więc to było bardzo, bardzo miłe. I też bardzo miłe było właśnie usłyszeć to jakby Artura, który też tam zapytał, jak tam mi idzie, jak tam się to wszystko porozwiązywało i tak dalej. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Więc jakby
jakby ostatnią rzeczą, którą ja bym chciał robić, już pomijając w ogóle, jakby to było głupie, żeby zadzierać z Arturem Szpilką, ostatnią rzeczą, którą bym chciał, to go obrazić. To jest tylko i wyłącznie, jakby myślę, że my jesteśmy na tym etapie, że musimy już przełamywać te tabu i tak, można sobie żartować, można sobie dogadywać, można sobie wbijać hehe Szpilkę. Jeśli robi się to jakby z sympatią i tak dalej, to było tylko i wyłącznie sympatyczne, więc ktokolwiek myśli, że to była jakaś turbo zaplanowana akcja, żeby kogoś tam ugodzić w czyjąś godność, no to absolutnie nie. Zresztą z mojej strony nigdy tak nie jest. Ja nigdy sam pierwszego, że tak powiem, ciosu nie wystawiam, nawet w słynnej potyczce z Casio, to zawsze jakby ja się bronię, a nie atakuję. I to chyba doskonale wiesz. Słuchaj, wyjaśniłeś, powiedziałeś, myślę, że fajnie, bo chyba nikt z tego, co wiem, się nie spytał o to. Także ja zapytałem, bo sam byłem ciekawy tego, więc mamy wyjaśnione, Arku, co długo wyszło nam, nie widzę, chyba pół godziny rozmowy, zaraz zobaczymy, czy się nagrał dźwięk. I co? Nagrał się wtedy, kiedy chłopaki mówili Arek, ale... Tak, jak Arek był sam, niestety dźwięk się nie nagrał, także... Ja wam opowiem anegdotę, to jest, i to oczywiście też bez złych emocji, na śmieszno, ale naprawdę, nagrywaliśmy jakiś tam, to było po którejś konferencji? Słuchajcie, Bartek nagrywał, tak, wywiad z tobą na jakiejś gali, ale Bartuś mój Urbański jest taki. Na ostatniej konferencji, na przykład pierwszej w Teatrze Roma z tej gali, nie włączył mikrofonu przy kamizce. Mhm. Nie nagrał się dźwięk z kamiczką, który wywiad robiłem ja. On go powtarzał. Możesz wejść na kanale. U ciebie było to samo, także Arku, nie szukajmy drugiego dna, bo wiem, że sądziłeś, że było inaczej, więc... Ja powiem zupełnie szczerze. Wiem, że to nie było niczym złym podszyte. Tym bardziej, że wydarzyło się, miałem to też właśnie z Julią z TV... Tak? TV Reklamy? TV Reklama, tak. Tak, też miałem sytuację, gdzie nagrałem prawdopodobnie jeden z najlepszych wywiadów. Dzisiaj. Nie dzisiaj, ale właśnie było to chyba, nie wiem czy nie w Krakowie właśnie, no. Gdzie nagraliśmy po prostu super wywiad 15-minutowy, gdzie się śmialiśmy, płakaliśmy, śpiewałem po prostu, wszystko się może zdarzyć. Totalnie super wywiad i okazało się, że nie włączyła w ogóle jakby kamery, więc takie rzeczy się zdarzają. A trochę się podśmiewam, nie ukrywam dlatego, bo mam takie poczucie. Tak. Tak, my już kończymy. Mogę ostatnie zdanie dosłownie powiedzieć? No, to będziesz mógł powiedzieć ten fragment. Nam nie ma tego. Ja się troszkę podśmiewam tylko i wyłącznie dlatego, bo tak ludzie twierdzą dookoła, że ty po prostu boisz się ze mną przeprowadzać wywiady, bo jest jakaś tam spina o te tematy. Ja się boję, stary. Ja tak nie twierdzę, ale ludzie dookoła mówią, że po prostu, że ty się boisz, bo... Słyszałem, że to ty się boisz nagrywać ze mną wywiadów. Tak? Że są właśnie jakieś inne tematy. Kiedykolwiek pytałeś, ja odmówiłem? Nie, bo nigdy nie było takiej okazji i być może ochoty. A dzisiaj jest wszystko okej. Okay. Ale nie, Arku, ty też tak się dąsałeś trochę, taki chodziłeś dziwny. Mi się tak przynajmniej wydawało. Tak? Być może mi się tylko wydawało, ale miałem takie wrażenie, no nie? A ja, jak mówię, jak ktoś się dąsa czy coś, ja też tam nie będę, wiesz. Nie, ja mam coś takiego, przede wszystkim ja totalnie... Już tu nie ma czasu się na godzenie, bo zaraz nie ma okszan. Spoko. Także krótko. Tak, powiem tylko tyle, że jakby ja totalnie nie, w żaden sposób jakby ja ciebie nie winię, ani nie, wiesz, jakby nie łączę cię z tym tematem fejmu. A bardzo często jest też tak, że ludzie lubią nakręcać konflikty, bo tak jest najwygodniej, więc jedni będą pisać, że lubią tego, drudzy będą pisać, że lubią tego, a ja uważam, że jesteś spoko. Ty też. I na tym skończmy. Elo.